zebrany na pewno ustala. Niemniej z obowiązku wykonawcze część niewdzięczną, czyli powiem to, co Państwo wiecie najkrócej. Profesor Marek Jan Chodakiewicz jest człowiekiem, który napisał tyle ważnych publikacji, tak umiejętnie powiedziałbym, że znajduje to, co koncentruje uwagę, co ogniskuje spory i w czym za mało często głosu polskich historyków, że w pewnym sensie stał się instytucją zastępującą dużą część środowiska historycznego polskiego. Nad czym można raczej ubolewać. Nie nad tym, że zastępuje, a nad tym, że musi taką funkcję podejmować. Książki pana profesora Chodakiewicza koncentrują się wokół wielu zagadnień, wśród których wymienię tylko te, które zdają mi się najważniejsze. A więc stosunki polsko-żydowskie, w szczególności te, które łączą się z tragicznym doświadczeniem II wojny światowej. Sprawa obecności polskiej na kresach stosunków międzyetnicznych, międzywyznaniowych, ujmowanych zarówno syntetycznie, jak i mikrograficznie. Mikrografie profesora Chodakiewicza mają charakter szczególnie pionierski, bo ten rodzaj uprawiania historii w Polsce przynajmniej nie znajduje, a w każdym razie nie znajdował do ostatniej dekady zbyt wielu naśladowców. Profesor Chodakiewicz zajmuje także bardzo często, zabiera głos, przepraszam, na łamach polskiej prasy w sprawach dotyczących zarówno stosunków polsko-rosyjskich, miejsca Polski w Europie, mówię o współczesnych oczywiście stosunkach, także pewnych zagadnień związanych z polityką polską bieżącą. Jest także kimś, kto śmiało udziela polskiej społeczności, polskiemu społeczeństwu współczesnemu, sponiewieranemu latami PRL-u, pewnego rodzaju rad, sugestii, które mogłyby nam pomóc, gdybyśmy chcieli z nich korzystać, z tego PRL-owskiego dziedzictwa być może wygrzebywać się nieco szybciej. Ten właśnie wielostronny charakter dorobku profesora Chodakiewicza znajduje swoje odzwierciedlenie także w książce, którą mamy dzisiaj przyjemność prezentować, którą przede wszystkim wydawnictwo, któremu jesteśmy oczywiście wdzięczni za to, że zdecydowało się tutaj do nas przyjechać z prezentacją tej książki wraz naturalnie z autorem. I autor przede wszystkim będą za chwilę mogli o tej książce powiedzieć więcej. Ja jeszcze tylko pozwolę sobie zasugerować Państwu, że warto skorzystać z obecności profesora Chodakiewicza, by pytać go nie tylko o teksty pomieszczone w tej książce, a jest to przede wszystkim zbiór publicystyki obejmujący całe spektrum tematów, o których mówiłem, a nawet jeszcze szersze, ale proponowałbym także pytać o zagadnienia, których dotyczą teksty naukowe profesora Chodakiewicza, teksty publikowane poza tym tomem, a dotyczące zagadnień, które wspomniałem. Na koniec tylko wymienię chyba trzy najważniejsze funkcje. Profesor Chodakiewicz może mnie poprawi, jeśli pomyliłem się w tym wyborze, jakie spełnia pan Marek Jan Chodakiewicz. Po pierwsze jest profesorem w Instytucie Polityki Światowej w Waszyngtonie, ważnym ośrodku badawczo-naukowym położonym w Centrum Polityki Światowej. A więc nazwa nie jest tylko nazwą symboliczną, ale jest nazwą, która odzwierciedla pewne możliwości, pewne szanse wpływu na elity polityki światowej, które kształtują się w tym miejscu, czyli nad Potomakiem w Waszyngtonie. Oczywiście nie jest to instytucja dobrze widziana przez mainstream lewicowy, a nawet lewacki, należałoby powiedzieć, amerykańskich środowisk akademickich, ale w takim właśnie trudnym, wymagającym bardzo wiele poświęcenia pracy, zbierania pieniędzy na funkcjonowanie tej instytucji, wysiłku, profesor Chodakiewicz kształtuje po prostu tę już ważną, a potencjalnie jeszcze ważniejszą placówkę w Centrum Polityki Światowej. Drugie ważne miejsce na pewno, jakie zajmował i chyba zajmuje nadal pan profesor Chodakiewicz, to funkcja jednego z członków Rady Naukowej Muzeum Holokaustu, tego centralnego, jeśli można tak
na kształt tego standardu, a w każdym razie kierowania do nas i do opinii szerszej, europejskiej, światowej przed pewnymi niebezpiecznymi tendencjami, jakie w prezentacji za kolejnymi falami mód tego tragicznego wydarzenia się ujawniają. I wreszcie pozwolę sobie wymienić jeszcze jedną rolę ważną profesora Dudakiewicza, by zachęcić do czytania ważnego pisma, które zainspirował, którego jest, można powiedzieć, ojcem chrzestnym profesor Dudakiewicz, to oczywiście Glaukopos. Bardzo ważne pismo historyczne, które ukazuje się już od wielu lat w Polsce, skupia badaczy różnych pokoleń, prezentujących w każdym numerze niezwykle oryginalne zarówno studia mikrograficzne, jak i przekrojowe, jak i recenzje zarówno książek polskich, jak i zagranicznych, które podejmują kwestie historyczne dotyczące przede wszystkim, choć nie wyłącznie, historii XX wieku. W szczególności tutaj wyjścia była refleksja nad historią Narodowych Sił Zbrojnych, tych formacji, które skazane były na szczególne zakłamanie lub zapomnienie w historiografii PRL-owskiej i post-PRL-owskiej. Tak to w każdym razie z mojej perspektywy wygląda, te najważniejsze punkty widziane z nadwisły, nie z nadpotomaku biografii naukowej profesora Dudakiewicza. Jeśli się pomyliłem, to za chwilę autor sam będzie miał okazję to sprostować, a przede wszystkim bardzo będę wdzięczny, jeśli pan profesor zaprezentuje krótko swoją książkę, a potem przejdziemy do pytań, do dyskusji z państwem. Oddaję głos panu profesorowi Dudakiewiczowi. Dziękuję bardzo. Chciałbym podziękować nie tylko za to, że gościcie mnie państwo tutaj, za to, że przyszliście, mimo że na Polskę to jest bardzo ładny dzień. Zaznaczam tutaj sobie szopiński, kalifornijską wyższość klimatyczną na tym, co się dzieje tutaj, ale przede wszystkim chciałbym podziękować profesorowi Nowakowi i Heniowi Gądowskiemu za wieczne wspieranie. Ja się zjawiam nieczęsto w Polsce, a zajmuję się Polską wtedy, kiedy mogę, więc jako pracą społeczną. A szczególnie chciałbym podziękować za to, że pan profesor Nowak nie przedstawił mnie jako eksperta w spraw polsko-żydowskich. Ze sprawami polsko-żydowskimi wyszedłem w Polsce niejako walkowerem za karę. Po prostu jak tutaj była jakakolwiek awantura od samego początku, to proszono mnie o pomoc. Zaczęło się bodaj od, na temat skali ogólnopolskiej, od tego skandalicznego artykułu w Gazecie Wyborczej, że AKM jest jakby dwóch rozdworzył w getto. I tak przyjaciel, dziecko takie moje, Endek niereformowany, bardzo się na to wściekł, to dałem mu materiały i napisał książkę Leszek Żebrowski pod tytułem Paszki Wyborcze. On wtedy był publicystą nie badał. A ogólnie rzecz biorąc dalej kontynuowałem dawanie głosu alternatywnego w sprawach polsko-żydowskich za karę, rozumiano do mnie z Rzeczpospolitej, redaktor naczelny ostatni czy przedostatni. Nie ten, który jest tylko poprzedni. Jeszcze nie był redaktorem naczelnym, dzwonił i tam, ty napisz coś. Ja mówię, no jest, znowu Żydem, chyba mówię na to, co się dzieje w Sowietach, albo w Mongolii. Nie, no napisz coś, bo tu się wszyscy boją. Ja mówię, okej, okay. To dobrze, to ja puszczę trzy teksty przeciwko tobie, na początku taki pierwszy przeciwko tobie, potem twój i dwa przeciwko tobie i będzie wtedy równowaga. Ja mówię, ale dlaczego się boją? Czy to jest NKWD, czy jest SS? Ja aresztuję kogoś? Nie, ale ja się boją. Już się przyzwyczaili przez 50 lat do bycia niewolnikami i takie rzeczy człowiek się nie odbywa. Po prostu reakcja jest natychmiastowa. Jeżeli paradygmat rządzący wymaga konformizmu w takim, a nie innym stylu, nagle wszyscy pochylili się nad tragedią żydowską, którą mieli w nosie. No to będzie tak było w Stanach Zjednoczonych też do lat 60. Tragedia żydowska, eksterminacja Żydów zupełnie nie rejestrowała w jakikolwiek sposób, nawet w środowisku żydowskim. Także zająłem się sam tym
się zanurzyłem w nich w Kalifornii, gdzie właściwie każdy wiedział, że Polacy są współtwórcami Holokaustu, że obozy koncentracyjne były polskie. Pamiętam, czytałem taką książkę, może w 83 może roku, Paul Ehrlich wydał, autorem Ruben Einstein, o żydowskim ruchu oporu, głównie podczas II wojny światowej. I tam przeczytałem taki pasus. Polscy najeźdźci w Powstaniu Warszawskim zabili więcej Żydów niż Polaków. Ja myślałem, że niemieckie straszne były jakieś, no nie wiem, 10 tysięcy żołnierza, czy 13, 15 razem z rannymi. Czyli co to było, powstanie przeciw Żydom? A to była książka naukowa. To była jedna z pierwszych pozycji, które zauważyłem. Albo czytałem kiedyś sobie księgę Hrubieszowa, Pamięci. To były jedyne źródła, które funkcjonowały w Stanach Zjednoczonych. No to będę wtedy też czytałem księgę Jedwabnego. Cała seria takich wyszła już w połowie lat 80. To sukcesywnie się publikuje to. I w księdze Hrubieszowa, która była po hebrajsku i po angielsku, tam było zapisane, jeden z autorów napisał o najbardziej antysemickiej organizacji w Hrubieszowie, na czele której stał ksiądz. I nazwa tej organizacji była po polsku. Proszę zgadnąć, jaka była najbardziej antysemicka organizacja w Hrubieszowie przed wojną? Nie, no, fajnie, profesorze, pan to od razu poważnie. Akcja? Nie, no, spółdzielnia jajczarska. Tak jest napisane po polsku. Oczywiście Amerykanie sobie na tym połamią język, bo nie wiedzą, co to jest, ale jest najbardziej antysemicka i najważniejsze, że stała na czele jej ksiądz. Dlaczego najbardziej antysemicka? No bo nie, bo rolnicy przestali używać pośredników i sprzedawali jajka za trochę więcej, a konsument i żydowski, i chrześcijański kupował za trochę mniej, co wycięło całą warstwę pośredników. Proszę pamiętać, że struktura gospodarcza, szczególnie na wsi i małych miasteczkach, II Rzeczpospolitej odzwierciedlała niedorozwój i system odziedziczony z I Rzeczpospolitej. Wiecie Państwo, ja mogę mnożyć Saul Barron, jeden z największych historyków żydowskich XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Saul Whitmire opisywał z dumą, jak już w 1807 roku tkacze i szewcy młodzi żydowscy zbojkotowali i zrobili kartel, żeby nie było dwóch szewców czy też krawców chrześcijańskich. I pisze Saul Barron aż do lat później 20, czyli 14 lat później. Więcej lat potem się nie pokazali żadni chrześcijanie. No co to jest? No po prostu przyzwyczajenie się do swojej własnej struktury i operowanie w jej ramach, a jakiekolwiek zmiany to zagrożenie. A zagrożenie to antysemityzm. W tej chwili bariera jest bardzo wysoka, bo gdy mówimy antysemityzm, to myślimy Holokaust. A przez stulecia wcale tak nie było. Dobra. Jest to jedną rzecz, którą poruszał w książce, awanturę spowodował Adam, wydawca, który sobie wybrał każdego. A poruszam to również dlatego, że jak byłem dzieckiem, to chciałem wiedzieć, za co jestem odpowiedzialny. Oni mówią, że za Holokaust, ja nigdy nic takiego w domu nie słyszałem, ani nie czytałem, ani nie studiowałem, gdy byłem w Polsce. A wprost przeciwnie. To chciałem wiedzieć, w związku z tym czytałem, co popadło. Jednak mój trening podstawowy to była sowietologia. Moimi profesorami, jak wyrastałem w latach 80. w Kalifornii, byli Robert Conquest i Mark Mayer i Tommy Douglas-Fingers. Ja się uczyłem w Sowietach, bo chciałem, żeby Sowiety się rozpadły, żeby Polska była nowa. Z tymi mi też. Sprawami żydowskimi zajmowałem się tylko jako, nie wiem, wyzwanie moralne i też z ciekawości, bo ja lubię Bumbar we wszystkim właściwie. Bawiłem się wtedy też w Japonii, tam rodziny japońskie. Byli po stronie Tokugawa w bitwie pod Sekigahara, ale nie mamy czasu, bo to w 1600 roku. Nie mamy czasu, żeby to opowiadać szczegółowo. Nazywali się Morikawa. Thank you.
używać symboli i odnośników, bo to po japońsku nic nie znaczy. To zupełnie coś innego, inna cywilizacja. I sobie długami we wszystkim, bo to jest przeżywane sobie naszą, opisuje bardzo często jakieś, wstawiam wątki biograficzne, zajmowałem się Wietnamem, Laosem, Kambodżą, Północną Koreą i Afganistanem. Zresztą zgłosiłem się na ochotnika do Afganistanu. Ja, Państwo wiecie, chłopcy są głupi. To było w 1986 roku. Moim dowódcą był Rafał Bednarowicz, ale niestety prezydent Reagan zrobił tak. Marek Stingers. Stingers. Rakiety Stingera zamiast Legion Ochotniczy, któremu doradzam, żeby posłać. To była decyzja mojego obecnego szefa rektora naszej uczelni, Johna Lączowskiego, który był szefem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydenta Reagana przez 8 lat od spraw sowieckich. To znaczy to wszystko, co się Państwu podobało, jest w produkcji Johna Lączowskiego z błogosławieństwem prezydenta Reagana. A jest to osoba polskiego pochodzenia, syn dyplomatów Rzeczpospolitej, o którym nikt nie wie w Polsce. Dlaczego? Prezydent Reagan uczy, można bardzo wiele osiągnąć, jeżeli się nie chce za to w ogóle żadnej nagrody. Więc nikt nie wie, oprócz tych, którzy wiedzą. Ok. Sprawy polsko-żydowskie również pełnią funkcję oczyszczania tożsamości. Jeżeli dzieci polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych słyszą w szkole ciągle, że są odpowiedzialne za Holokaust, to one nie chcą mieć związku z polskością. Przechodzą do domu i płaczą. A mówię autentycznie. Czyli sprawą zupełnie kluczową do tego, aby dać sobie z sobą radę i każde pokolenie coś musi na nowo te koło wynaleźć i zdecydować, wybrać, jak się chce samo identyfikować, więc dobrze jest dla powodów oczyszczających wiedzieć, co było z tym polskim, uczestnictwem w II wojnie światowej, jak się to ma do stosunku polsko-żydowskich. Jak się wie, to się jest silny przeszłością i można spokojnie iść do przodu. Natomiast polskość może sparaliżować kampania oszczerstw nie opartych na logocentrycznych i empirycznych badaniach. Stąd też te sprawy polsko-żydowskie są ważne. Notabene, teraz Państwu opowiem anegdotkę. Na Bliskim Wschodzie Kuwejt, Jemen i Egipt usłyszały prawie identyczne komplementy. A, to ty jesteś Polak, bo się z Amerykanie. Mówię tak, Amerykanie to. To fajnie, byście Żydów wymordowali. Czyli nie martwcie się, bo pośród miliarda muzułmanów ta propaganda w New York Times zadziałała zupełnie inaczej. Może Polska będzie mogła w związku z tym ropę kupić taniej. Trzeba patrzeć zawsze na jasną stronę rzeczy. Tak się bardzo z tego ucieszyli, bo uwierzyli w to. Czyli są plusy. Straszne, prawda? Ale tak jest. Ok. Inne rzeczy w moim zbiorze kredytowym dotyczą komunizmu i postkomunizmu. Może zademonstruję. Komunizm, transformacja, nie demokracja. Postkomunizm. Zaraz pokażę, jak wygląda komunizm i demokracja. Komunizm. Państwo pamiętacie, ale 20 kilka lat temu tutaj się nigdy nie używało słowa wolności.
transformację. On dokładnie opisywał, co się stało. Transformacja oznacza ten sam materiał w innym kształcie. To nie może być demokracja, to nie może być wolność, to jest postkomunizm. To jest to, co jest wszędzie, cały pozbrojny. Zaraza komuny. Tego sobie Państwo nie zdaje, że Państwo tu mieszkacie. Ja natomiast przyjeżdżam od czasu do czasu i widzę wielkie zmiany. Wielkie zmiany również w Was. Jako jednostka, to znaczy jasne, coraz bardziej jasne twarze. Coraz więcej w dumie, coraz lepiej ubrani ludzie. Coraz mniej nieprzytomnych pijaków na ulicach leżących. Coraz czyściej, coraz lepsza higiena osobista. Nie macie pojęcia, jaka była zapaść, czy nie chcecie pamiętać, jaka była zapaść cywilizacyjna w 89 roku. I naprawdę diabeł jest zupełnie nie na miejscu. Proszę się porównać do Północnej Korei. Tam też była transformacja. Tam nie jest tak, jak było w latach 70 czy 80. Ja wiem, bo ja pracowałem jako wolontariusz dla Amnesty International i po prostu prawie nic nie mogliśmy zrobić. I się przebić w jakikolwiek sposób. W tej chwili w Północnej Korei otworzyli granicę z Chinami i tam jest normalnie taki szmigiel jak w warszawskich rogetach w 40 roku. Wcale nie żartuję. Wwożą wszystko, nawet telefony komórkowe. My w tej chwili możemy dowiedzieć się i to teraz tak nie powiem, że na pewno nie jest to prowokacja czy akcja tajnej policji, ale ja widziałem zdjęcia i video przesłane do Południowej Korei przez telefony sklonowane, nielegalne, zabrane z Chin, zdjęcia napisów antykomunistycznych. Ja nie mówię, że to akurat może być prowokacja, może przejęli kogoś, czy nie przejęli, ale widziałem, czegoś takiego zupełnie nie było do chwili, kiedy Chiny nie weszły w cykl NEPU. Oni przywożą sobie dyski, filmy i na przykład zaczynają się bawić po kulturę. To wszystko czarny rynek, naturalnie Uzbecja szaleje nadal, ale to nie jest już taki poziom terroru, jaki był do lat później, 80, 90. Jest głód absolutnie. Ale mogę Państwu pokazać zdjęcie satelitarne willi naszego drogiego przywódcy. To jest kalifornijska willa z basenem. Mogę Wam powiedzieć, jaką mam dietę. Bo ostatnio uciekł jego kucharz. No to będę kucharza tego porywano z Japonii, bo wielki przywódca miał ochotę na sushi. Więc 21 lat temu porwano w Japonii. I facet uciekł. I teraz opowiada, jak to wygląda. Wygląda hara, jak wygląda politbiura, wygląda wszystko. W ogóle to nie jest tak, jak tutaj. Pełzający totalitaryzm północno-koreański, ale się zmienił od tego, jak był przedtem, bo przecież wciąż się wszystko zmienia jak to. Tak samo nie jest tak na Kubie, jak było na Kubie. Są dokumenty KGB, ja czytałem dokumenty KGB, gdzie Fidel Castro się skarży, że amerykańscy wesołkowie, to znaczy gays, przyjeżdżają na Kubę, i są degeneratami, że jest. KGB on się skarży, że są degeneraci, ale ich przyjmuje. Oni sobie założyli jakieś komuny. Ja ich nienawidzę, a swoich trzymam w obozach koncentracyjnych. Ale ja ich przyjmuję, bo wiem, że oni wrócą do Ameryki i będą degenerować Amerykę. To była podstawa Fidela Castro aż 3 lata temu, kiedy z powodu znowu transformacji kubańskiej komuny po raz pierwszy odbyła się parada wesołków w Hawanie. I u nas jest taka profesorka, moja przyjaciółka pani Mastrapa, która specjalizuje się w tropikalnych czekistach, nie tylko na Kubie, ale wszędzie indziej. I ją pytali, nie też, ona się nie pyta, co ma odpowiedzieć na takie sprawy. Ja mówię, to co z tą paradą dumny, prawda? Panie. A mówię, słuchaj Tania, założymy, że trudno powiedzieć.
ilu tam było czekistów. Może wszyscy byli czekistami. To zorganizowała Raula Castro córka. Dlatego, że młodsze pokolenie kubańskiej komuny tłumaczy swoim starszym, że teraz trzeba się transformować. O tym też opisuje. Transformować i być postępowym. Tak jak w latach 20-30 dyskurs kominternu był synchronizowany perfekcyjnie z lokomotywą postępu na Zachodzie. Oni mówili ich językiem, a ci na Zachodzie przyjmowali ich kalki myślowe. I teraz następuje po stronie postępu kolejna transformacja. Ja mówię o dwóch najgorszych przypadkach. Kuba i Północna Korea, jeżeli chodzi o komunę. Ale też pisze o Nikaragui. Komuna sobie siedzi w tych willach, które ukradła. Dalej są władze. Lud na nim głosuje, mówię z wyjątkiem pana. A jak się zrobi źle, to wtedy biorą tacy albo liberałowie, albo liberałów, konserwatystów, dziękują gospodarkę naprawić i reformy zawsze są bolesne. No i komuna wraca do władzy. I oczywiście się tam nazywają jakoś tam demokratycznie, coś tam inni. To zawsze tak jest. Naturalnie wspomnę, że komuna chodzi po wsiach i wybija niedobitki komendantów kontrastu. Są zabójstwa pojedyncze. Też były zabójstwa podczas okrągłego stołu nikaraguańskiego na większą skalę. Coś spróbujemy wstawić razem ze zdjęciami do blogopisu. Bo jeden z moich przyjaciół walczył tam z komuną. Notabene w jego oddziale rocznikarzem, jak on mówi, był Polak, a dokładnie polski Żyd, który miał sklep jubilerski w Managui, ale komuna to skonfiskowała, w związku z tym on poszedł do partyzantki. Widzicie Państwo, jak jest wielka różnica, jak dużo lepiej jest w Polsce? Nie chodzą ubecy, nie stukają na ludzi po wsiach. Po garażach elitę, a tutaj zupełny grassroots, to znaczy na samym dole i nie udają, że to są nieznani sprawcy. W Mozambiku. Czy wiecie Państwo, że tam plemienna komuna prelimno, ci, którzy wygrali nad Renamo, w tej chwili się zapisali do międzynarodówki socjaldemokratycznych. Już są socjaldemokratami. Nieważne, że są władze 30 lat i żadnej władzy nie oddadzą, ale są socjaldemokratami. Wszystko w porządku. W Angolii, jak mi ktoś piszczy, mówi, zobaczcie, co się dzieje w Angolii. Niedawno miałem taką rozmowę, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu w Polsce. Pamiętacie, jak było w Angolii, gdzie partyzanci UNITA, czyli eks-maoiści, pod wodzą CIA, za pieniądze CIA i wszystkich instruktorów CIA, wytrenowani przez siły specjalne, tak zwane Leopard Regiment z południowej Afryki, czyli przez rasistowskich apartheidowców, atakowali platformy wiertnicze firmy Chevron amerykańskiej, które te platformy broniło KGB i kubańscy komandosi. Tak było skomplikowane, no ale teraz, prawda, wybrał postę i MPLA, ten sam komunista sowiecki, który na połowie lat 70. zdobył władzę, jest wciąż w Polsce, naturalnie jest teraz socjaldemokratą. A jego lud żyje w Dynowie. Opowiadałem, że jak się ląduje w Tokio, samo myto, żeby dojechać z Nolita do mojej siostry, córka, to jest też Tokio, kosztuje same myto $50. To jest straszne pieniądze. I taksówka tam by kosztowała $200, żeby wyjechać z lotniska w Luandzie. Taksówka kosztuje $50. Luanda. Gdzieś tam ludzie zarabiają, nie wiem, $300 na głowę. Czy wiecie Państwo, że wszyscy się do mnie śmieli, ja mówię, no jak pojedziecie Państwo do Luandy, połowa mieszka w Gnoju, klepisko w stolicy, klepisko w Gnojówka leci, a oni mają jakąś kartonową domek czy domek z puszek. To jest niesamowite, a druga połowa mieszka jak kule, a ich szefowie mieszkają jak cesarze. Ja jedynie widziałem takie pałace w Kalifornii.
jakie są, jakie Państwo zobaczycie w Kenii, jakie Państwo zobaczycie w Ruanda, że w głowie nie mieści, uciekają złote. Czy wiecie Państwo, że się ktoś zamieśniał, Angola, The Financial Times tydzień temu opublikował listę najdroższych stolic na świecie. Numer jeden, Tokio. Numer dwa, Ruanda. Wszyscy mówią, dlaczego Ruanda? Ja mówię, to jest proste. Tam jest chama komuna, która jest kleptokratyczna, ukradła pieniądze z ropy. I się panoszą na dodatek Chiny. Już nie będę Państwu mówił o mongolskiej komunie, bo byście Państwo się zdumieli, jak bardzo ta pierwsza Rzeczpospolita Ludowa, zbudowana przez Sowietów jeszcze w 1923 roku, przypomina generalnymi mechanizmami to, co znacie Państwo na blisko. I też byście zobaczyli, kto jest lepiej. A wymieniam Angolę, żeby przez analogię zachęcić Was, żebyśmy po pierwsze przestali wiadomić, zobaczyli, o ile jest lepiej, o ile więcej macie szans, czegoś, coś, co trzeba doceniać, niż tam, w Afryce, gdzie w większości krajów się panoszą Chiny. Pokazuje mechanizmy podległości imperialnej. Abyście nie myśleli, że to tylko Polska ma ciężko z Rosją czy z Niemcami. Pisze na przykład o Chinach w Afryce, w różnych miejscach. W pewnym momencie, z dwa lata temu, rok temu, prezydent Zambii wstał i powiedział: my chcemy, aby wrócili tu Brytyjczycy, bo oni nas nauczyli chrześcijaństwa i wolnego rynku. A w tej chwili się panoszą Chińczycy. Nie było to powiedziane populistycznie, żeby wygrał wybory, wygrał wybory, to prawda. On tak walił od początku. Bardzo długo i teraz dalej jest prezydentem i to samo robi. Dlaczego Chińczycy, proszę Państwa, dominują tam i zmuszają Afrykanów do pracy w taki sposób, w jaki Afrykanowie nie są przyzwyczajeni. Notabene wielu z tych kultur głównie pracują kobiety. A jak Chińczykom nie wychodzi z afrykańskimi niewolnikami wrzuconymi do takich laogaj w Afryce, obozów w Afryce, to Sowieci sprowadzają, wyrzucają Afrykanów na bruk i sprowadzają sobie swoich własnych niewolników. Głównie z Chin, ale nie tylko. Czy Państwo pamiętacie ostatnie Mistrzostwa Świata, kto oglądał? Ja nie oglądam zwykle, chyba że właśnie takie rzeczy chciałem zobaczyć. W Południowej Afryce były Mistrzostwa Świata piłki nożnej, prawda? Słyszeliście o tym Państwo przynajmniej, jeżeli nie oglądaliście, tak? Tak, okej. A kto widział, jaki był najbardziej zdyscyplinowany sektor? Wszyscy na komendę stawali, machali czymś tam. Północno-koreańscy. Oni kibicowali w jednej, przegrała Północno-Korea, kibicowali. To są właśnie niewolnicy, których Chińczycy sobie sprowadzili do Zambii, do Ugandy, do innych miejsc. Tak. I potem północno-koreańska ubecja ich sprowadziła na mecz. Wszyscy byli przestraszeni, na komendę robili to, co zawsze robił u siebie w Północnej Korei. Na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę, szczególnie, że nie zobaczycie tego Państwo w mainstream media. Udają, że jest wszystko fajne. Udają, że jest wszystko fajne. Staram się pokazywać przez analogię, jakie rządzą światem mechanizmy. Na przykład mam taki artykuł w tym zbiorze zamieszczony, dotyczący działania Chin. Wielowątkowego na Filipiny. Numer jeden. Dlaczego na Filipiny? Bowiem Chiny w tej chwili starają się budować jako mocarstwo regionalne i Chiny mają strategię, która się nazywa String of Pearls, na szyjnik z perłą. To się zatrzyma gdzieś tam na w okolicach Spratly, wyspy Spratly i się kończy na Sri Lanka. Wszędzie Chińczycy starają się tutaj interesy stawić. Dlaczego? Kluczem zupełnym jest The Strait of Malacca, przesmyk Malacca. Przez to przechodzi 80% wszystkich towarów handlu światowego. Chiny mają na to prawkę. W związku z tym ustawiają bazę wszędzie. Do tego stopnia się
właśnie regionalnie ludzie martwią, że Wietnamczycy, wietnamska komuna publicznie powiedziała, że zaprosi z powrotem Amerykanów do Hanoi. To ludzie, którzy nie są z tamtej okolicy, nie rozumieją. Moja siostra kiedyś mieszkała w Singapurze, bo to straszne zwane 27 godzin. Przez kilka lat musiałem jechać na Boże Narodzenie. Tam sobie latałem, chodziłem i sprawdzałem, co się dzieje. I widziałem chińskie wpływy, które się budowały. Na Filipinach na przykład chcieli kupić 3 miliony hektarów ziemi. Rząd filipiński zaaprobował 1.3 jako pierwszą transzę. Chińczycy chcieli mieć na Filipinach po prostu 3 miliony, to jest ile? Tyle szereg jest jeden, mieli w Rosji, czyli Francja, Belgia i Holandia razem. Tak. Rząd filipiński, czyli klasa polityczna, zaaprobowała 1.3 miliona na razie. Chińczycy tam chcieli ręcz posadzić. Nacjonaliści filipińscy, czyli patrioci, dowiedzieli się o tym. I sprawa wybuchła. I w tym momencie elita polityczna się wycofała. Tak zwani tolerancyjni i tak dalej, i tak dalej. Analogie są jasne. Bardzo jasne. Czy to Filipiny, czy Mołdawia. Mechanizmy zawsze są podobne generalnie. Piszę też o geopolityce, również w tym regionie, a to dlatego, że Stany Zjednoczone przechodzą przez kolejny kryzys moralny, nawet nie gospodarczy, to moralny. Nigdy więcej firmy prywatne, nigdy w historii Ameryki firmy prywatne nie miały tylu oszczędności produkcyjnych, ale teraz, albo musi inwestować. Co też spowoduje problemy gospodarcze. Piszę o geopolityce, bowiem Stany Zjednoczone nie chcą być przywódcą. Więc idea zbiorowego bezpieczeństwa, że to zaczyna wiązać. Jak zaczyna wiązać, to następna alternatywa to jest równowaga sił, pomysł na równowagę sił. Więc w pewnym sensie jest powrót do gierek z XIX wieku, gdzie nie było Polski, gdzie możni ustawiają różne kombinacje między sobą. Niestety większość wśród brytyjskich konserwatystów w tej chwili uważa, że było błędem angażować się w pierwszą wojnę i drugą wojnę światową. Po prostu trzeba było już wtedy dać wszystko Niemcom. To jest mainstream brytyjskich konserwatystów. To nie są Thatcher Alliance. Tylko backbenchers i część takich, którzy wyszli z partii konserwatywnej, są w tych rozmaitych partyjkach, organizacjach, które nie lubią Unii Europejskiej. Tylko takie środowiska jeszcze dalej starają się trzymać zimnowojennego paradygmatu, który też się przeżył. Na przykład Lord Malcolm O'Connor, wielki przyjaciel Solidarności, no nasz przyjaciel, a mutacja Brian Crozier, wciąż mówią, że podstawą brytyjskiej polityki zagranicznej powinno być to keep the Americans in, the Russians out, and the Germans down. Czyli Niemców na kolanach, Amerykanów w Europie, a Rosjan w Grecji. Ale tu już się zmniejszą. Ten konsensus znika. W Waszyngtonie zanika konsensus na temat tego, czy w ogóle powinno być NATO. Powiem Państwu taką anegdotę. W listopadzie 2010 roku prezydent Obama wszedł na obrady Zjednoczonych Szefów Sztabu i wyższych oficerów NATO. I powiedział tak, widzicie, to była taka cyberwojna. Rosja zaatakowała w przestrzeni internetowej Estonię. No tak, w sierpniu zaatakowała. A co by się stało, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, jakby Rosja napadła na Estonię? Cisza. Prezydent mówi wtedy taką ciekawością, mówi, no co, nie macie żadnych planów? Odpowiedź, nie. No contingency plans. Nie. Na to prezydent mówi, no to zróbcie, proszę sobie. Teraz przez przypadek zupełnie mamy plany. Proszę nie wierzyć w to, że Ameryka ma jakąś strategię. Ameryka ma wybory co 2 lata. Ja mówię, że co 2 lata się zmienia wszystko.
mój jeden z moich przyjaciół, kolega, który jest wypożyczony na z wywiadu brytyjskiego, mówi tak. Co ty opowiadasz, jakie dwa lata? Co miesiąc się coś zmienia? My w ogóle nie możemy z wami dojść, znaczy z Amerykanami nie możemy w ogóle do ładu dojść. Bo ciągle się coś dzieje. Nie ma żadnej strategii Stanów Zjednoczonych. Nie ma. No to będę mówiąc o równowadze sił oraz sferach wpływu, czyli wracając do paradygmatu Metternichowskiego, jeszcze nie bismarckowego, ale już w tą stronę idzie też atmosfera Jałty 2, gdzie się mogą wielcy możni tego świata pogodzić. Bo małe i średnie kraje po prostu denerwują, bo ciągle się coś co marudzą i męczą wielki. A wielcy by chcieli być niedowiarą. Atmosfera jest taka, że jeden z moich przyjaciół właśnie umarł. Pułkownik brytyjskiego wywiadu wojskowego. Jeden z najlepszych specjalistów od sowieckich szkolnic, który potrafił z kropki, jak pineska, rozpoznać, jaki to był typ czołg, czy też maski rowka. Został wysłany przez wywiad brytyjski pod pokrywką na Kaukaz w latach 90. I tam był w ramach sił rozjemniczych ONZ, Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zdaje się, dowódcą był jakiś Hindus, czy tam Pakistańczycy też byli. Oni się cieszyli, bo dostawali na miesiąc 500 dolarów, więc dla nich była fortuna, bo to wiedzieli, że pójdą na emeryturę, bo powrócili do kraju. A on tymczasem chodził i sprawdzał, co się dzieje. I powiedział tak. No, Marek, nie może zaprzeczyć, że przecież Kaukaz jest sowiecką starą interesy. Mówi, właściwie to tamci ludzie, to chcieliby, żeby Rosjanie tam byli. A to jest antykomunista, który uznaje automatycznie, że wszystko jest Rosja. Jeszcze się odzywał o tym, mówił Rosja. Dlaczego? Jeden, numer jeden to abstrakcyjne pojmowanie, tak jak Mackinder czy Mahal, globu całego, powoduje, że się przestaje widzieć ludzi. Tylko się widzi potęgę. To jest numer jeden. A numer dwa, w wypadku mojego przyjaciela, to jak powiedziałem, antykomunista, naprawdę walczący antykomunista. W jego wypadku, to on założył taki mechanizm w Gruzji. I jak były wojska Narodów Zjednoczonych rozjęcie, to te wojska nic nie robiły. W związku z tym związek w okolicy ich bazy, ich miasteczka, przybyli sąsiedzi, powiedzmy zwykłe górale, ale nie tylko, i porywali ludzi na oko, zwykłe dziewczyny. Porywali. Ale jak przysłali do wojsk rozjęczych batalionów, to ich porwania się skończyły. W związku z tym Gruzini w tej prowincji, gdzie on był, byli szczęśliwi, że są postsowieci. Nie dlatego, że oni nie chcą niepodległości Gruzji, tylko że się skończyły porwania. I również on mówi, kiedyś, no przed tym, zanim przyjechali Rosjanie, to była taka sytuacja, że jakiś Mercedes wymusił pierwszeństwo na autobusie pełnym oficerów Narodów Zjednoczonych, którzy jechali gdzieś do restauracji, się obtarł ten Mercedes oni. No i potem przyszedł jakiś troglodyta łysy, Gruzin, taki mięśniak, i zażądał odszkodowanie 100 tysięcy dolarów. No to oczywiście ci z Narodów Zjednoczonych go posędzili. Następnym razem tylko autobus jechał do restauracji, to podobny Mercedes otworzył sobie na stanowiska Waszyngtona i posiedził. No ci zrobili Rosjanie, już nic takiego nie robił. W związku z tym dla oficera imperialnego brytyjskiego sprawa była jasna. Jak są posowieci, to jest prawo i porządek. Jak jest niepodległa Gruzja, to jest anarchia. A zawsze jest lepszy prawo i porządek, byle jaki, od anarchii. To jest myślenie tych, którzy decydują o was. Bez was. A kiedy się zacznie decydowanie przez was o was, to jest wtedy, kiedy Polacy wykażą wolę do samoobrony. Pierwszy krok to jest pozyskanie własnej broni nuklearnej. Po prostu. Słabych i bezbronnych nie boi się nikt. Próby pozyskania broni nuklearnej są sygnałem, że chcecie być wolni i niezależni. Nie musicie tej broni pozyskać, bo oczywiście będzie awantura zaraz, ale musicie udawać przynajmniej, że ją chcecie, bo wtedy Stany Zjednoczone pomyślą, będzie destabilizacja, to musimy coś zrobić, jakąś gwarancję dać.
coś pomóc. Tylko proszę bardzo o dwie rzeczy. Nie pozwalajcie, czy nie dajcie się mówić, że jakiś gest symboliczny jest wstępem do strategicznego partnerstwa. Tak jak sprawa z tarczą. Tutaj Polacy myśleliśmy od początek, a tam prezydent Bush chciał zrobić coś sympatycznego i też, żeby siły pobić wewnętrzne, które opierają się pomocy dla postsowieckich, a w tym dla Polski. To wymyśliliśmy coś takiego, że będzie tarcza, która będzie bronić zachodniej, czyli Unii Europejskiej przed irańskimi rakietami. No Boże, Irańczycy mają przecież self-wars. Self-wars to są chińskie rakiety średniego zasięgu, które ledwo dolatują do Tel Awiwu. Jaka tarcza w Polsce broniąca Paryża przed self-wars? Tylko tyle ma Iran. Nic innego. To była wymówka, żeby załatwić jakoś taki symbol, żeby się Polacy lepiej poczuli. Bo proszę sobie nie myśleć, że Stany Zjednoczone będą walczyć na to, że będzie was bronić w razie jakiegoś poważnego kryzysu. Nic za Gdańskiem nie raczej będzie. Chyba, że wy sami będziecie nie chcieli to. Jeżeli tarcza, ponieważ tarcza była symbolem, proszę pamiętać, że każdy krok w obronności Polski rozjuszy Moskwę i rozgniewa Berlin. Berlin jest w tej chwili w łóżku z Moskwą. Nie podoba się jakakolwiek niezależność Polska. Jeżeli natomiast tarcza byłaby krokiem pierwszym do strategicznego partnerstwa, to pofantazujmy. Jaki model bezpieczeństwa działa? No model południowo-koreański, gdzie jest 50 tysięcy zakładników amerykańskich plus rodziny. Zakładników ze wojska amerykańskiego. To jest potykacz, tak jak na minie. Ci żołnierze nie są w stanie zatrzymać inwazji wojsk Północnej Korei ani Chin. Są tam tylko i wyłącznie jako zakładnicy. Gdyby im się cokolwiek stało, wtedy Ameryka się rozjusza i przesyła posiłki i walczy za południową Koreę. Właśnie taki cel strategiczny powinna sobie obrażać pospolita. Trzy dywizje amerykańskie, 50 tysięcy ludzi z rodziny i 150 tysięcy osób. Koszalińskie, białostockie, rzeszowskie. I wtedy się już nie trzeba martwić. Bowiem gdy im się zrobi kuku, to my w Ameryce natychmiast się zwiesimy, zdenerwujemy, wszystko pomagamy. Zakładników Polska potrzebuje, zakładników. I oni wtedy wam mówią na to stronę, że nie potraficie sami. I inną infrastrukturę. To jest też bardzo ważne, aby Polacy, kiedy z postawą, o ile chcą postawić postulaty bezpieczeństwa, to jest bardzo ważne, żeby nie popełniali błędy, nie mówili tego, co niektórzy tutaj w Polsce mówili, przenosić wojska amerykańskie z baz w Niemczech. Tam musi zostać tyle, ile jest, i nawet trzeba dołożyć, żeby Niemcy wiedzieli, że tą wojnę przegrali. Zupełnie niezależny kontyngent powinien tutaj się usadowić w Europie. Na razie to jest czysta fantazja, dlatego że jak powiedziałem, nie ma amerykańskiej polityki zagranicznej, nie ma wizji strategicznej, nie ma przywództwa. A w całym spektrum politycznym, od lewaków, którzy nienawidzą NATO, aż po prawicę, jest sentyment izolacjonistyczny albo pacyfistyczny w rozmaity sposób. Na przykład paleokonserwatyści i neoizolacjoniści mówią tak, co? To myśmy bronili Europejczyków zachodnich przez 50 lat, oni sobie państwa socjalistyczne na nas budowali. Myśmy wydawali pieniądze, Amerykanie zginęli przeciwko walce, przeciwko komunie wszędzie, a ci w tej chwili dyskują na nas ciągle. Plują na Stany Zjednoczone? No, to my się wycofujemy. Zawsze. I to jest bardzo popularne podejście. Jedynie neokonserwatyści są takimi, którzy mówią, żeby się bawić, żeby Ameryka się wszędzie bawiła. Ale ich podejście jest zupełnie skompromitowane. To jak się popisali na bliskim przeosadzie. W Iraku. Sentyment jest w tej chwili. Nienawidzicie nas? Jedyna rzecz, która łączy elity intelektualne Europy Zachodniej, czy Unii Europejskiej, jest antyamerykańska. To jest jedyna rzecz. No i coraz bardziej antysemityczna.
Fajnie będzie, tak jak przewidziałem, że od wielu lat jest antysemityzm z lewicy. Ja o tym wiem, dlatego że moi przyjaciele z Izraela i z Ameryki, którzy są Żydami, mi o tym mówią. I podsyłają artykuły, które tylko mi niestety publikuje najwyższy czas, bo reszta nie wierzy, że tak jest. Może to ja już zaistnieję w mainstream. Nikt nie jest prorokiem w własnym domu, jestem z zawodu Kassandra. Proszę się spytać pana profesora Nowaka, pisze bezskutecznie o tym wszystkim od 20 lat. Wiecie państwo, opowiadałem o takich rzeczach, więc w 90 roku, ja miałem wtedy 28, 30 lat, ale tak się, z taką poważliwością się patrzono na mnie, jak teraz państwo się na mnie patrzycie, może teraz jest mniejszą, teraz mam 50 lat, też na mnie patrzę na fantazję. Tak jest. Moja książka jest również kopem realizmu. Jest tak, jak jest, a nie tak, jak byśmy chcieli, żeby było. Nie może być żadnych tematów tabu i do wszystkiego trzeba podejść z otwartą głową, ale nie z tak bardzo otwartą, żeby nam mózg wypadł. A jednocześnie, jak cokolwiek robimy, to robimy to w interesie. Dlaczego Polska poszła do Iraku? Co z tego Polską, no? A przecież to byli profesjonaliści, tak? Komuna mówiła, czy też komuna mówiła, że to o, się znamy wszystkim. A co z tego Polska ma kontrakty? Nie, rozwinęło trochę ludzi, zapłaciła równym podatkom, zapłaciła za tę wyprawę. Po co? Ja rozumiem, że można iść na Marsa nawet, ale jak się coś z tego ma? Jak można podpisywać jakiekolwiek traktaty, obiecywać różne rzeczy i nie dopilnować swoich spraw? Jak byłem młody i piękny, podpisano traktat graniczny między Polską a Niemcami. Zaniosłem ten traktat do profesora Jerzego Leczewskiego. Krótko przedstawię. Ma magisterium w prawie z Uniwersytetu Warszawskiego, doktora z Uniwersytetu Paryskiego, czy tak zwanej Sorbony. Znał Rozumiem Petersburgu, znał rosyjski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, angielski. Farsi i urdu, pasztu, 16 dialektów, arabski, hebrajski, aramejski. Założył studia blisko wschodnie Stanów Zjednoczonych po 1946, a był w MSZ-cie przed wojną oraz w czasie wojny. Walczył pod Tobrukiem, a potem znowu MSZ reklamował. To u nas sąsiad w Kalifornii. Profesor w University of California, Berkeley, gdzie uczył większość swojej amerykańskiej kariery. I on mi, ja mu dałem ten traktat, on mówi do mnie, Marku, czy to pisała agentura? Ja mówię, nie, PRL-owce, oni są niekorzystne, może tam jacyś agenci byli, ale znakiem PRL-owca jest kompleks niższości, maskujący się jak kompleks większości, więc tam to z PRL wszyscy wszystko wiedzą. Ja się budzę rano, patrzę w lustro i mówię, cześć. Jestem głupi, to znaczy, że się mogę czegoś nauczyć. Przyjeżdżam do posterio, wszyscy, profesor Gierenek. Najlepiej wszystko wiedział. I profesor Lęczowski jeden rzut oka i powiedział tak. A gdzie jest tutaj wpisany paragraf o tym, że rząd niemiecki ma być odpowiedzialny za mienie obywateli niemieckich, którzy je stracili, ponieważ była wybawna środka? Nie ma. Dlaczego? No, PRL-owca w takich rzeczach jak restytucja mienia czy szacunek do mienia w ogóle ani nie wiedzieli, ani się nimi nie interesowali. I teraz wy będziecie musieli za to płacić. Przecież prawo Unii Europejskiej w sprawie własności są jednoznaczne. Że polskie sądy nie pomogą, ani polska konstytucja, ani nic innego. Fajnie. Cudownie. I tak dalej, mógł grać na skrzypca. Bardzo długo na temat budowy autostrad, na temat każdy na przykład, dlaczego nie przywróciliście przedwojennego prawa bankowego. Ja rozmawiałem na poziomie ministrów po 89 i mówię, no będzie czekajcie. A co to jest czekajcie? Jak się pisze czek bez pokrycia. A mówię, no tak, nasze prawo jest bardzo dobre. Ja mówię, no tak, ale przed wojną były mechanizmy rynkowe i oni to mieli, wystarczyło automatycznie przywrócić. Proszę sprawdzić u przyjaciół prawników. Polskie prawo spółdzielcze obowiązujące dzisiaj jest w większości zachowanym przez komunę prawem spółdzielczym napisanym przed wojną.
I to działa. Ale prawo bankowe skarbowe, które było wprowadzone przez komunizm do luftu, bo to jest komunistyczne. A przedwojenne działało. No i co się stało? 3 miesiące potem wybuchł RB. Musiało to tak być? Nie, jakby nie było awersji do idei kontynuacji z II Rzeczpospolitej, to było wszystko w porządku. To było wszystko jasne dla nas, dla Polonii, dla emigracji, dla tych, którzy nie mają we wnosie, ale tutaj byli tacy przywódcy, którzy zupełnie nie rozumieli, o co chodzi. Więc następnym moim postulatem, o którym mówię się, to jest wytrenowanie dzieci. Czy ma Pani pieniądze? No fajnie, trzeba znaleźć kumpli i przyjaciół i rodziców. Złożyć się po 5 zł, zrobić fundację i wysłać dzieci. A my uczymy dzieci tak. Wstajesz rano, patrzysz w lustro, widzisz, że jesteś głupi, to znaczy się możesz czegoś nauczyć. To jest numer jeden. Wstajesz rano, dajesz dziób sobie, to jest samodyscyplina. Jak sobie dasz dziób, się samodyscyplinujesz, to możesz dać dziób złym. Następnie nie ma piadolenia. Próbujemy 1000 razy, zanim wyjdzie raz. Zawsze. Nic innego nie ma. Proszę nam dzieci tutaj przysłać, będziemy się bardzo cieszyli. Dziękuję bardzo, wszystkim najlepszego. Bardzo dziękuję za ten wystarczający wystąpienie. Teraz od razu. Na pana Finkelsteina. Po drugie, jakie pan przewiduje wybory amerykańskie, kto zostanie prezydentem i jakie to, co to oznacza? No może tyle, wystarczy. Bardzo proszę, ponieważ dwa duże pytania, to może od was. Okej, jakie wybory? Wybory opierają się... Wynik wyborów opiera się tylko i wyłącznie na tym, jak Obama sobie strzeli w stopy. Strona republikańska ma kandydata miłego, ale drewnianego. Człowiek, który nie potrafi się znaleźć w żaden sposób z normalnymi ludźmi. Ostatnio ktoś wszedł do takiej jadłodalni, czyli diner, i nie wiedział, jak powiedzieć: cześć, co słychać? On nie potrafi tego zrobić. Zresztą on jest zdumiony, że on został wywołany konserwatystą, bo on jest country club republican, czyli republikaninem z takiego odpowiednika resursy obywatelskiej. Przyjmując, że nikt poza tą resursę obywatelską przed wojną nie wychodzi. A obecnie urzędujący prezydent jest wydmuszką intelektualną, natomiast bardzo inteligentny, poza tym jest urzędującym prezydentem. I spadek swojej popularności zawdzięcza tylko i wyłącznie sobie. Natomiast widzę, że włącza mechanizmy takie, jak na przykład wynalazł po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych prezydent Roosevelt. Mianowicie w obszarach największego bezrobocia uruchamia prace rządowe. Zaczął uruchamiać powoli, zdaje się w sierpniu będą na całą parę i Roosevelt tak robił, zamykał je w połowie listopada, dwa tygodnie po wyborach. Ma niesamowicie wielką armię, bo z pierwszych dekretów prezydenckich, których on podpisał, Presidential Directive, to się nazywa, Obama, to było ustanowienie funduszu, 1,5 miliarda dolarów, 4 lata temu, na tak zwanych pracowników społecznych. To jest jego kampania wyborcza, to znaczy ci ludzie teraz będą mogli plakaty wieszać i zwozić autobusami martwe dusze, żeby głosowały. I ma, ci ludzie od 4 lat są u niego na garnuszku. To jest armia 300 tysięcy osób. Poza tym, tak jak powiedziałem, jak sam się nie postrzeli w stopy, to republikanie mają nikłe szanse. Poza tym trzeba, co prawda jego żona nosi portki w rodzinie, to jest prawda, Michelle jest ostra. Ja przeczytałem jej magisterium, ona jest czarno-nacjonalistką. Magisterium było skierowane przeciwko tym murzynom, którzy się asymilują, mają sukces w Ameryce, bo ona zbadała absolwentów Princeton University czarnych, którzy sobie bardzo dobrze w elicie amerykańskiej radzą. I to, jak ona była studentką, było dla niej oznaką zdrady. No, także ona jest
trochę bardziej nerwamięta niż on, jeżeli chodzi o radykalizm, ale on naprawdę świetnie potrafi czytać teleprompter. Nie potrafi prawie improwizować. To było domeną prezydenta Busha. Rony nic nie potrafi. Muszą go nauczyć, jak mówić, jak się zachowywać i tak dalej. Ale sam nie żartuje, już wynają sobie ludzi, więc przynajmniej się uczył. Obama poza tym jest bardzo dobrze sklecony. Nie denerwuje się. Ja mówię prywatnie też. Poznałem go pierwszy. To było 2 tygodnie, może 3 przed tym, zanim został prezydentem. I moja ciocia mi ciągle targa na takie spotkania rozmaite, bo ona lubi. I było to w Waldorf Astoria w Nowym Jorku, w Jane. Tam było około 20 osób i najmniej ważną osobą w tym był Henry Kissinger. Reszta to byli po prostu niewiarę. I trzeba się z takimi ludźmi spotykać, prawda? I moja ciocia mi na rękę powiedziała, co pan zrobił do Rosji? Od razu, dlaczego? Bo McCain się później, nie wiem, przeszedł. Myśmy po prostu obiad razem z jednej, był McCain, ale Obama był bardzo przygotowany na wszystko. Potem opisywałem swoją kolegę, który jest forensic pathologist, to znaczy jest doktorem medycyny sądowej, który robi profile psychopatów i mi powiedział, kazał mi powiedzieć sobie, jak to było. Ja mówię, no dobry uścisk, patrzył się prosto w oczy i bardzo spokojnie. I mój kolega powiedział, no z tego krótkiego opisu, to ci powiem, że albo jest bardzo pewny siebie i jest ease with himself, to znaczy, że ma taki spokój ducha z powodu tego, kim jest, że nic mu nie można zarzucić. Albo jest, mówi, sociopath, czyli socjopatem takim z tej kategorii, który jak potężny gardło 7-letniej dziewczynce, to nawet serce nie zabija. Taka była ocena eksperta z mojego krótkiego opisu. Prezydent jest naprawdę dobry. I on jeszcze nie wytoczył swojej wielkiej, ale czeka. Jeżeli on natomiast będzie dalej kontynuować rozmaite błędy, które się akumulują, to będzie miał kłopoty. Już w tej chwili ma kłopoty ze społecznością czarną. Mocę tak pomyślał, a może inna mnie zawsze reprezentuje. W związku z tym złamał obietnicę, którą dał społeczności murzyńskiej, mianowicie, że powiedział mi jako chrześcijanin, staram się, żeby moje przekonania nie wtrącały się do polityki, ale jestem wielkim zwolennikiem tradycyjnej rodziny i nigdy nie będę popierać ślubu wesołków. A teraz mają złamał tę obietnicę. Dlaczego? Dlatego, że lobby homoseksualne właśnie, wesołkowate lobby jest najbardziej zamożnym lobbym Stanów Zjednoczonych. No nie mają dzieci, także nie muszą wydawać pieniędzy. I złamał tę obietnicę, co spowodowało szok, dlatego że wśród grup społecznych i etnicznych Stanów Zjednoczonych najbardziej antywysokowatą ludnością są murzyni, czarni. Bardzo, bardzo nie lubią tego. Poza tym oni są również zwykle mają największy wskaźnik chodzenia do kościoła i tak dalej, i tak dalej. Gdy pracowaliśmy nad Proposition 9, to w Kalifornii, żeby zagłosować konstytucjonalnie, żeby było referendum na temat ślubu wysokowanych w Kalifornii, to mniej więcej koalicja wyglądała tak. Szefem był Brian Brown, który był uprzednio fundamentalistą protestanckim, taki mój student, a potem przyjaciel, a potem został katolikiem. Natomiast pieniądze na zorganizowanie Council of Families, tej Rady Rodzin, która była głównym centrum organizującym referendum, dał ortodoksyjny żydowski miliarder tajemnicy, żeby nikt nie wiedział, bo mu się wtedy interesy psują, bo on jest okolica Hollywood, a tam wszyscy są 3 kroki przed lotnącym postępem. Także on bardzo dyskretnie wspierał działalności. A jeżeli chodzi o wyznania, to fundamentaliści protestanccy pomagali i dużo pieniędzy dał Kościół Mormoński. Znaczy ich templum, no, że to jest świątynia, to są Mormonowie, a z grup etnicznych najlepiej się pokazali czarni i
i Meksykanów. I wygrali. Ta propozycja w Kalifornii po prostu przeszła, a w tej chwili sąd, to się nazywa The Ninth Circuit, czyli taki dystryktowy sąd, zagłosował 4-2, że to było niekonstytucyjne i że trzeba pozwolić śluby wesołków, żeby miały miejsce w Kalifornii. Tak w Stanach Zjednoczonych się zresztą wszystko załatwia, tak samo załatwiono aborcję. Roe v. Wade, nikt się nie spodziewał, że sędziowie zagłosują wbrew większości elektoratu, żeby pozwolić aborcję do 9 miesiąca. Takie jest prawo w tej chwili. Możemy do 9 miesiąca sobie aborcję zrobić. Tak. To są wybory. Te wszystkie rzeczy notabene będą, w czasie wyborów funkcjonować w taki czy inny sposób znowu. A teraz, jeżeli chodzi o Finkelstein, no ja nie jestem entuzjastą profesora Finkelsteina, jest jakimś post-trockistą i lewakiem, który tak jak Noam Chomsky nienawidzi Stanów Zjednoczonych i nienawidzi jakichkolwiek konserwatywnych hierarchii czy czegokolwiek innego, w tym wypadku jego opowieści o Holocaust Industry też odzwierciedlają humor, właściwie żydowski humor w Ameryce, jest taki dowcip. There is no business like Shoah business. Bo oryginalny dowcip, bo there is no business like show business, prawda, odmienili. Czyli powiedzmy, i w społeczności żydowskiej funkcjonuje to przekonanie, że są bardzo wielkie nadużycia. Finkelstein zaangażował się w to z powodów prywatnych, mianowicie jego rodzice mieli jakieś kłopoty z tą grupą. No tak, dostali na to grosze, ale ja nie jestem jego wielkim zwolennikiem. Zresztą proszę zauważyć, że on natychmiast też jest wielkim przeciwnikiem Izraela i wszystkich innych rzeczy. To jest kumulowane. Tacy ludzie jak on są po prostu wrogami w jakichkolwiek mentalności etnokulturowej, bo woleliby, żeby ludzkość była na krajach chmurka globalna, a nie oznaczała się w żaden szczególny sposób. Także Finkelstein, no podejrzewam, że jest popularny w niektórych kręgach tak zwanych antysionistycznych, rozmaitych, łącznie z żydowskimi. Jemu się stała krzywda, wykopali, dostał odszkodowanie, bo to co najmniej słyszałem, to tak nie może być, to jest mniej więcej tak jak z tym, jak się nazywa doktor Latajcza? Tak, przecież doktor Latajcza pisał publicystyczne badania, ale jak ma doktora, to przecież można też rozdzielić publicystykę. Jest taki facet, który Krugman, profesor Krugman z Princeton, który wypisuje idiotyzm na temat gospodarki co tydzień w New York Times, jakoś nikt nie wykopał go z Princeton, to jest laureatem Nobla. A błogosławionej pamięci Milton Friedman mu wyskakiwała żyła na szyję, jak myślał o tym, co Krugman wypisuje w New York Times, a przecież nikt go nie szkół nie wyrzucał z Princeton. Każdy, jeżeli jest wolność, to możemy rozmawiać o rozmaitych rzeczach, prawda? Nawet ja mogę przyjść na uniwersytet, ja mogę. A ja nie. Mam Krisię. Krisia. Dar ale plan.
Kultura jest najważniejsza. Nic nie jest ważniejsze od nic. No, ale jak powiedziałem, kultura będzie ze sobą kult, więc musi odzwierciedlać to, co jest źródło. No, w teologii też się nie zajmowali, ale kultura popiera. Proszę pamiętać o tych moich rozważaniach tutaj, bardzo często zawadam o inne cywilizacje. Im dalej jeżdżę, im bardziej oglądam rozmaite dziwactwa, tym bardziej się staję zakapiorski i utwierdzony w słuszności tego, że cywilizacja zachodnia jest najlepsza. Zrobimy test. Dobrze? Dlaczego w Indiach rodzice czasami obcinają ręce dzieciom? Żeby były lepszymi żebrakami, nie? A dlaczego tam na ulicy, czasami nawet w miastach, po 2 dni trup leży? Bo w Meksyku jak leży trup, to dlaczego leży? Kiedyś stoi sobie w ulicy w Meksyku przy takim, co sprzedało szczury na patyku. To było w pogranicznym miasteczku Tijuana. Patrzy, leży trup. Przyjeżdża ciężarówka, obok trupa kosztuje się dziecko. Przyjeżdża ciężarówka, z ciężarówki tak flatbed truck. I z ciężarówki zaskakuje 6 osób, potem te 6 osób, ten koszt, który był tak, ja sam bym mógł podnieść, 6 osób podnosi, czy też 3 podnoszą, czy 2, a reszta asystuje w takiej kombinezonie. No i wysypali ten koszt, który tylko był 1/3 śmieci. I odjechali. I się pytał tego sprzedawcy, a co z tym? On mówi, jak to związek zawodowy, przyjadą 3 tygodnie. No nie, tak to jest cywilizacja związku zawodowego wyrastającego z instytucjonalnej partii rewolucyjnej. No to było w latach wczesnych 90., jak to ja to widziałem. Ale teraz zrobię taki test. Co to znaczy? Kto by może powiedzieć? See no evil, hear no evil, speak no evil, do no evil. To znaczy, jeżeli pan skoczy na Henia Grabowskiego i chce go gwałcić, to ja muszę widzieć, nie widzieć zła, nie słyszeć zła, nie mówić zła, nie robić zła. To jest antychrześcijańskie, proszę pana, bo ja, my, chrześcijanie, jesteśmy wychowani jako rycerze i damy i naszym obowiązkiem jest stać i dać panu mordę, jeżeli pan kogoś gwałci. O! Pani oczywiście by się nie sprzeciwiła. To dlatego, że on zawsze taki jest, nie dlatego, że jest ten, jak jest go, tak jak ja, tylko dlatego, że on zawsze jest po prostu, jak to mówi, ma handlę, to jest jego. Ale taka jest prawda. To są inne cywilizacje. Czy to znaczy, że ponieważ zakodowano mi cywilizację zachodnią, że ja jestem, że zaraz zrobię pogrom antybuddyjski? Nie. Tylko chodzę i się cieszę, że ja tak nie jestem i uważam swoją wyższość. Dlatego. A oni z kolei się dziwią. Bo po co? Byłem w Szczecinie. Teraz, podczas mojej chodzenia po okolicy. I po moim gadaniu podeszła do mnie siostra. Powiedziała, o mój Boże, jak się cieszę, pamięcie. A nie na szpilkach i nie studniczne. Ja chciałem ten zespół przyzwyczajony na lat 80. już do kościoła otwartego. Tych bezmówków, tak? Bardzo. W każdym razie wychodzi do mnie zakonnica i mówi tak. A jak się cieszę? Tylko 2 dni jestem w Polsce. Jestem w Ramachanie. Nie zaczęliśmy mówić po japońsku. A tam stoi, nie tam, nie będę kłamać, że tłumacz, on sobie książkę kupił, ale powiedzmy jakiś tam ogonek staw. I zakonnica mi dała różaniec, nie błogosławiła, nie dawała sobie dawane, prawda? A w tym momencie jest się do niego przykro, że nie monopolizuje się, odwróciła do tego ogonka i mówi tak. Proszę państwa, bardzo przepraszam, bo my sobie te listy jakbyśmy mówili wiecznie, ale to jest tak pięknie i szczęśliwie, tak się bardzo cieszę z tego. A jakaś pani powiedziała z kolei, ach, ponieważ widzę, że widzimy, że tak jest przyjemnie, siostrze, no to my po japońsku siostrze przebaczamy. A
przestrzegać się zmianami, ale w Japonii nie mamy takiej koncepcji jak przebaczenie. To jest chrześcijaństwo. Tak, dopóki się nie pojawi w Japonii święty Maksymilian Kolbe, nie było słowa mercy, miłosierdzie. Do dzisiaj misjonarze nawet nie wiedzą, jak w Biblii przetłumaczyć, jak w domu moja żona się na mnie patrzyła i chciała powiedzieć, że mnie kocha, to się patrzyła. Bo słowo a jeśli ten mas nic nie znaczy, kocham. Po japońsku. Się pewnie sprawnie wypowiada. Jest wstrzemięźliwość. To jest zupełnie inna cywilizacja. Czy to znaczy, jak będę chodził, mam rodzinę, bił po głowie jakąś pałą? Nie. To znaczy, ja im mówię, kochani, wszyscy do piekła idziecie, oprócz tych, co się na katolicy sprzeczą. Jestem notabene jedynym katolikiem, żeby rozwiązać, co będzie w Polsce, któremu pozwolono pracować Patrick Henry College na zaproszenie, nie pozwolono, to mnie poproszono. Patrick Henry College został utworzony 20 lat temu przez alumnusów administracji Obama, których przodkowie założyli Harvard. Oni uznali, że Harvard jest w tej chwili gniazdem szatana, co zbudowali nową szkołę. Co to 350 milionów dolarów, żeby problem zerwać w tej społeczności? Z prywatnej źródeł naturalnych. Jestem jedynym katolikiem, który tam może uczyć. Ja uczę stosunków międzynarodowych raz na tydzień. I proszę sobie wyobrazić, że oni są naprawdę twardzielne. Tam była 4 lata temu kłótnia w ramach profesury. I 1/3 profesorów odeszła. Zwycięska strona, ultrakalwinistyczna, twierdziła, że święty Augustyn gotuje się w piekle. Za swoją doktrynę wołową. Więc 1/3 profesora odeszła. No i co się dzieje? No oni mnie nazywają papistą, a jej mówię, a jej straszę inkwizycją. Oni sobie myślą, że sobie żartuję. To jest właśnie tolerancja prawdziwa. To znaczy my się nie zgadzamy i wiemy, że się nie zgadzamy, się nie zgodzimy nigdy, ale ponieważ bardziej się pokrywamy w obronie cywilizacji zachodniej niż się zwalczamy, to współpracujemy. I o to mi chodzi w Polsce. Co będzie w Polsce na krótką metę? No, rząd upadnie w końcu, podnie się na obrazy i upadnie. Będą nowe wybory, będą jacyś inni postkomuniści. To ma małe znaczenie. Na długą metę natomiast praca bardzo cierpliwa spowoduje, że to się wyłoni małych i średnich przedsiębiorców warstwa, którzy będą mieli dość biurny, dość złych wrogów, złych dróg, dość mieszania się w państwa swoje interesy. I ci ludzie, jeżeli będą mieli zaplecze intelektualne, tak jak Warka, to się zaczną ruszać. I tutaj muszę skrytykować księdza Rydzyka. Ksiądz Rydzyk założył telewizję Trwam, bo on wykonuje testament największego Polaka XX wieku, kardynała Wyszyńskiego. To jest błąd. Teraz trzeba mieć telewizję w staje i daje dziur. Czyli telewizja ewangelizuje. Telewizja Trwam była dobra pod komuną. Trwało się pod komuną. No nie trzeba w Polsce elit trwania już, tylko elit działania. Dość wiadolenia trzeba wstać i dać zęby. I o to mi chodzi w Polsce, proszę pana. Oczywiście może w samoobronie. Wojna sprawiedliwa. Stąd my się sprzeciwiliśmy wojnie w Iraku jako nasza oczekiwa. Tak jest. Większego wpływu na to, co się naprawdę dzieje. A że naprawdę siła sprawcza jest w sektorze, znaczy jest w korporacjach i finansach. Teraz moje pytanie, w związku z tym polityka jest wszędzie określana i gdzie leżą ich interesy, jakie są ich plany ekspansji, bo to do tego się wprowadza. Myślę oczywiście w tych postaciach. Mógłby pan profesor parę słów powiedzieć o komisji trójstronnej, bo może pan ma dokładniejsze informacje niż my. I ostatnie pytanie z tej serii. Tutaj już na pewno załatwimy ten sektor, a potem góra. Bardzo proszę pan profesor. A ile pan polskiego pytania? Ale musimy.
powiedział. Tam wiele było takich elementów polemicznych, ale akurat nie na taką dyskusję. Ale wobec tego mam krótkie pytanie. Jak pan sądzi, jaka jest pana ocena, dlaczego Polacy w Ameryce są tak słabo zorganizowani politycznie? Bo ja miałem duże związki ze Stanami Zjednoczonymi przez 25 lat, bardzo ściśle współpracowałem i mam swój pogląd na ten temat, ale chciałbym usłyszeć pana głosu. Dziękuję bardzo, na razie proponuję tą krótką serię. Bardzo
który w Stanach Zjednoczonych jest naprawdę multimilionerem i tutaj ma rozliczne interesy, mu się dalej świetnie wiedzie, wyszydzał się ze mnie podczas jakiegoś przyjęcia towarzyskiego, a ja zwykle z Polonią się nie bawię, chyba że moja ciocia mnie ściągnie mnie za karę, albo moja rodzina mi coś powiedziała z banku wyjść. I był wielkim szydercą. Dlaczego? Bo brzmiał tak jak każdy cynik, którego pan spotkał tutaj. I się tego nauczył, mu się bardzo podobało, bo to oznaczyło, że jego cała działalność do tej pory, którą przyniosła miliony, nie musiała być w żaden sposób osadzona w realiach tradycyjnych czy patriotycznych. I się wyszydzał. A ja się na niego spojrzałem, powiedziałem tak. Pan się zamknie, pan się powinien wstydzić. Mówię, pan jest synem rotmistrza Zaręby. Brata stryjecznego, rotmistrza Dobrzańskiego z Brygady Świętokrzyskiej NZ, brata stryjecznego Hubara. I on ma Humar, bo on zmienił nazwisko i myślał, że nikt nie wie, kim jest. On jest prostytutką. Wie pan? Ale mu się świetnie powodzi. I on by panu powiedział, że Polonia co świetnie daje tutaj radę. Tylko panu się tak wydaje, że nie jest. Bo on nie daje. Dobrze, to dalej odpowiadam. My byliśmy w Lwowie już w 1989 roku, wie pan? Byliśmy w Lwowie. Jak chcieli, żeby przedszkole dostało furgonetkę, to kupiliśmy, jak Polskie Radio chciało, moja fundacja rodzinna z Kalifornii, jak Polskie Radio chciało, to daliśmy pieniądze, bo Uniwersytet w Gminie daliśmy pieniądze. Polskie dzieci z Kazachstanu sprowadzaliśmy, żeby to były na wakacjach. Pan po prostu o tym nie wie, dlatego że wszyscy to olewali. A wy mieliście, to znaczy Polacy, tutaj są trzy kategorie ludzi. Post-Polacy, którzy kręcą przed Moskwą, przed Brukselą, post-PRL-owcy, którzy kręcą przed Moskwą oraz Polacy. Trzy kategorie ludzi tutaj są. My, tyle ile mogliśmy mieć pieniędzy, pomagaliśmy. To są wszystko prywatne pieniądze. Z naszej fundacji rodzinnej oraz przyjaciół. W stanie wojennym co rok wysyłaliśmy 100 tysięcy dolarów dalej, tyle koszulowo, z północnej Kalifornii. Inni też zrobili to samo. Na przykład pan Franek Kocewicz z Naliborskiej AK, który jest w Los Angeles, komputer, ja mu dałem sobie swój własny komputer, do Iszyszyk, no to będę tak, skomputerowaliśmy szkoły polskie na Litwie. Wszystko jest zrobione. Ideologia jest bardzo prosta. Albo są Holendole, albo Kielsuczycy. Oczywiście to się nijak nie ma do teraźniejszości, oprócz tego, że to są pewne symbole i pewne przekazy. Robimy cały czas. Teraz niedawno, gdy był ten ostatni rząd PiS-u, to tam się środowisko ujawniło, które zaczęło się nareszcie zajmować kresami, co było fajne. I się pytali nas, skąd my tam wszystkim znamy? No tam jesteśmy, jak tylko było możliwe, od razu tam byliśmy. Tutaj też. Przychodzi ksiądz i mówi, jest inicjatywa, zbudowaliśmy szkołę tam na Kocieli. Ale nie mamy używania. No to dobrze, no to ile to? 40 tysięcy dolarów, 20? No, niby dużo, ale można takie coś wykrztusić. I będzie używana szkoła. Takie rzeczy się bawią. Nie mamy żadnego. Nie mamy w tym budżetu, ja wam powiem taką sytuację. Rozmawiam z szefem zespołu doradców premiera Mazowieckiego, czyli główny minister. Mówię do niego coś tam o komunie. On mówi, ty Marek, masz pan moje, dobrze, że komuna zajęła gospodarkę, to się odczepi od polityki. Ja miałem z infantylnymi do czynienia. Czułem się, ja byłem wolontariuszem przy polskim rządzie, czułem się, jakby mnie złapała banda dziesięciolatków, przywiązała do siedzenia w autobusie szkolnym, a dziesięciolatki siedziły o kierownicę. I co mówię, co można jeszcze zrobić? Na jakim polskim zamachu stanu zrobić tutaj? Tyle Polonia robi. Ja to, przepraszam, że daję wam tylko anegdoty ze swojego podwórka, ale jeszcze nikt tego tematu nie opracował, byłbym pan przerażony. No to wiem. Wszystkiego wcześniej wymienię. Stypendia dla Polaków z Białorusi. Tak. Na żydomierszczyźnie i tak dalej, tak dalej.
No to jest następne. To była Polonia w Polsce. A dlaczego? Why does the Polonia suck? To jest pytanie, które pan profesor chciał mi postawić, tak? To jest bardzo proste. Oni są ofiarami własnego sukcesu asymilacyjnego. Gdy pod koniec wieku XIX, znaczy do końca wieku XIX, większość Polaków w Stanach Zjednoczonych to była emigracja wojskowa. Nawet doprowadzono z 500 osób Austriacy wyrzucili po powstaniu listopadowym. Więzienie opuszczone. I ta emigracja się asymilowała, stawała się bardzo szybko Amerykanami. Na przykład pierwszy dyrektor tego, co się potem przekształciło w FBI, był polskie pochodzenie, polskim nazwisku, ale to się metodysta, jego dziadek był oficerem z powstania listopadowego. Oni się bardzo szybko wtapiali. Natomiast ta emigracja, która przyjechała pod koniec wieku XIX, była to emigracja rolnicza. Włościańska, włościanie. Dla nich cudzoziemcem był ktoś, kto mieszkał w wiosce obok, 5 km dalej. Oni nie mieli mentalności polskiej, oni mieli mentalność katolicką, oni mieli być polskojęzyczni. Jak przyjechali do Stanów Zjednoczonych pod koniec XIX wieku i na początku XX, to im księża, głównie księża, w parafiach wbili w głowę po angielsku, że oni są Polakami. No i ci ludzie, wieśniacy, nawet sobie wymyślili taką narrację, że oni opuścili Polskę, dlatego że byli prześladowani przez cara i kajzera. Naturalnie w pewnym sensie to była prawda, bowiem nie musieliby opuszczać Polskę, gdyby Rzeczpospolita nasza wygrała pierwsza. Rozumiem. I w tym momencie ci ludzie zaczęli się asymilować jednocześnie jako Amerykanie i Polacy, budować instytucje, szczególnie kościoły, i przy kościołach uczyli się polskiego patriotyzmu, zaczęli wpływać na politykę na poziomie dzielnicy, ale również na politykę wyższą. Mieli kontakty. Oni potrafili wybudować w Lafayette Park przed Białym Domem pomnik Kościuszki. Jest to niebywałe. Czy wiecie Państwo, że teraz były kłopoty z wybudowaniem możliwe pieniądze pomnika Martin Luther King, który jest sekularnym świętym Stanów Zjednoczonych, bo nie było miejsca? Wtedy też nie było miejsca, a Polonia potrafiła się zorganizować w 1910 roku. Dlaczego? Poetecka. Nie w sensie, że należeli do partii, tylko byli po prostu narodowymi demokratami, jednocześnie Amerykanami. To jest właśnie Anja Halera. To jest właśnie 15 tysięcy ochotników, którzy przyszli się bić, a potem wrócili do domu do Ameryki w większości. Ja mam taką ciocię, nazywa się ciocia Tarocia, Carol Guthrie. Jej mąż jest wujek Kenski, Ken Guthrie. On jest wiceszefem wywiadu, komendy wywiadu cywilnego Stanów Zjednoczonych. No i ciocia Tarocia do dzisiaj jest dumna, że jej dziadek bił bolszewików. Tu za mną Halera przejechał z Bostonu. To była Polonia, ale oni się asymilowali, ich dzieci już zupełnie byli Amerykanami, dla ich dzieci, tymi przed II wojną światową, to w ogóle nie było różnicy między Polską a Ameryką w sensie tego, że Polska stanowiła ideał wolności, tak jak Ameryka. Jak przyszła II wojna światowa, oni chcieli iść do Polski, a mieli poszli do amerykańskich stronnictwa. I tak się walczyło o Polskę i o wolność, jak wygra Ameryka, to będzie wolność. I to towarzystwo, które było w większości demokratyczne, popierało Roosevelta, niesamowicie było zawiedzione na nim. Następne pokolenia po prostu się asymilowało. Ci, którzy po II wojnie światowej trafili do Ameryki, w większości to nie była taka śmietanka. Do dzisiaj jest różnica. Ja idę do swoich cioci do Londynu, to tam jest salon ziemiański. No już cioci tam, powiedzmy, mają po 90, ale tam jest salon ziemiański. W Stanach Zjednoczonych natomiast emigracja powojenna, wojskowa i polityczna przede wszystkim bawiła się do dużego stopnia w zabawy kończenia spraw, które zaczęły się w Polsce przed wojną, przed wojną. Tam się kłócili, AK-owcy spalili Warszawę, Piłsudczycy się kłócili z NDK-ami, szczególnie w tych klubach kombatanckich, tam gdzie jest dużo Polonii, to było bardzo trudno, bo dosyć natężenie. Wzajemnie nie wiem, czy było dużo, więc oni się zajmowali Polską i sobą, zamiast się zajmować Ameryką. A tam, gdzie było ich mało, na przykład w Kalifornii, u nas był profesor Świerniewicz, który do końca życia, i Sukienow, profesor Sukiennicki, do końca życia, w 1983 roku, jak kogoś poznawał,
podała swój bilet, więc to tam był napisany jego adres w linii. A po drugiej stronie był tymczasowy adres na niebiało palafonie. Tak, tacy byli. I oni się kłócili o te sprawy przedwojenne, które są czytowsko-endeckie między sobą. Tam profesor Lewski, powiedzmy. Kłócili się, ale jednocześnie trzeba było robić organizacje, takie jak na przykład Bank Polski. To się jednoczyli. Tam, gdzie było więcej kolonii, to się bardziej kłócili niż jednoczyli. Na przykład do tej pory nie ma Unii Kredytowej Polskiej w Chicago. A ich dzieci podlegały prawom kulturowym. Ja znam takie rodziny, gdzie ojciec przeżył Gulag, czy Auschwitz, czy był w Powstaniu, czy z Andersem, czy w lotnictwie, gdzie dzieci po prostu zapuściły kluby, paliły se, pożyła z narkotykami i wyzwalały się. I się stało amerykańskie. Sukces asymilacji powoduje, oprócz sukcesu asymilacji, jeszcze kultura, popkultura, która w nim Polacy zachowała, spowoduje to, że świetnie się asymilują ludzie pochodzenia polskiego. Już ludzie tam wiedzą, co słyszało o tym, że nie są Polakami, w związku z tym etnicznie nie potrafią wyjść poza getto. A ci, którzy zostają w getto, tacy jak Kongres Polonii Amerykańskiej, nie znają się na systemie. My na przykład proponowaliśmy temu Franz Fula. Wielokrotnie przyszli nam dzieci. Polonia w Waszyngtonie nie chce zaoferować mieszkań. Tam dziecko przyjdzie. Nawet na staż, który nic nie kosztuje, bo musi mieć garnitur albo garsonkę. Dziadek nie ma, jestem teraz w Żydowsku, ale wtedy mój szef zobaczył, to by uznał, że państwa nie szanuje. To wszystko kosztuje. Trzeba gdzieś zamieszkać. Prawda? Na dziecko jest na staż. To skąd to będzie? Proszę Państwa, od 4 lat żebram, bo nasze szkoła nie przyjmuje żadnych pieniędzy, uczelni, żadnych pieniędzy podatników. Żadnych. 4 lat żebram, żeby mieć jednego asystenta, który zna polski. Mam takiego chłopca, który zna polski. A on z tym. 4 lat żebram do niego na pensję. Ja mam jednego. W większości wypadków dostaję pieniądze albo od przyjaciół, rodziny, albo od władz. White Anglo-Saxon Protestants. Proszę mnie spytać, ile ma staffers, czyli pracowników na pełny etat. Tylko jedna organizacja tak zwanego lobby żydowskiego, The Anti-Defamation, i tylko w Waszyngtonie. Ja nie mówię o biurze w Nowym Jorku, który jest dużo większy, ale ile ma Waszyngton? Ja ledwo ZIP jest jeden, bo muszę żebrać na jedno, co zajmie mi dużo czasu. Proszę mnie zgadnąć, ile ma pracowników na pełny etat? The Anti-Defamation Biuro. Słucham? 143 osoby. Bo Żydzi kładą pieniądze tam, gdzie biorą pozory. A Polonusi? Nie. I jeszcze jeden taki przykład. Polonusi nie rozumieją, co to znaczy mieć dostęp do władzy. Rozmawiałem z kimś, z kogo skapowało złoto i mi się popisywał swoim pieniądzem, a którego żona wybijała torbą, bo tego pamiętam, za 9000 dolarów. Ten Patek Filip był pewnie 40 tysięcy warty, bo mogę taki skromność. I mi perorowali. Jak to w ogóle? Nikt nie szanuje Polaków, Polonii, a dlaczego oni nigdy nie są nigdzie zapraszani do prezydenta, czy do tego? No, Pan Bóg dobry chciał, że jeszcze tego samego dnia zadzwoniono do mnie z Protocol Office sekretarka i mówi: słuchaj, prezydent będzie w Chicago, znasz go w Chicago? Mamy wolny jeden stół. Prezydent przy nim siądzie. Chcemy ten stół na fundraising, to znaczy, żeby zabrać pieniądze. To jest 1000 dolarów za talę, 10 tysięcy za stół. Masz kogoś? Ja mówię, co się spyta. I pan profesor zna odpowiedź. Co? Nie, no 1000 dolarów, to za dużo. A moja ciocia, jak powiedziałem, poszła do mamy, kobiety będę płaciła za tą przyjemność. Pierwsza rzecz. A co pan zrobi dla Polski? Żeby była? Nie to, że ona go popiera, tylko tak się robi. Nie ma inaczej wpływu. Normalni ludzie nie mają inaczej wpływu. Inwestuje się po to i daje się na kampanię wyborczą, żeby mieć wpływy. Potem się, przecież wiadomo, dlaczego prezydent Bush nie przymusił do tego, żeby był jego totem chrześcijan, czy jedynym chrześcijanin.
Wszyscy się potem śmieli, że jest Marek i żydowscy miliarderzy. A skąd tam Marek? Bo jestem chrześcijaninem. A skąd prezydent pomyślał sobie, że nie wszystko? Ja mówiłem, że nie, ja nie lubię należeć do niczego, nie lubię nigdzie być. Lubię być sam. Ja nie jestem jedynym profesorem w naszej szkole, który nie ma certyfikatu bezpieczeństwa. Stąd ja mogę Państwa bajkami zabawiać. Wszystko to bajki na pewno to mówię. No skąd prezydent wiedział? Przyjaźni się z moją przyjaciółką, a moje przyjaciółki i rodzice byli w akademii anakimizm w ostatnim Warszawie. Jak chciałem, żeby prezydent Bush się dowiedział o wojnie, o naturze ekstremalnego islamu, to przecież nie poszedłem do niego, bo blokowali na koncert wyjście oraz jego własna ekipa, tylko wiedziałem, że moja przyjaciółka jedzie ze swoim mężem spędzić tydzień na jego rancho z jego żoną. No to skopiowałem artykuł z 1957 roku, który politycznie niepoprawny na temat sekty Hashashinici, Assassins, jak to się po prostu mówi? Ja zawsze tak inteligentnie zmieniam angielski na polski, wszyscy jak się kiwają wolą, bo ja po prostu nie znam polskich po języku. Się zatrzymałem w rozmowie po polsku w pewnym momencie. No i dałem swojej przyjaciółce ten artykuł, a ona mówi, nie no, George takich rzeczy nie czyta. Poproszę Laura, jego żonę, i rzeczywiście prezydentowa mu przeczytała. I on wrócił z wakacji i dał konferencję prasową, gdzie powiedział, że teraz wiemy, że to nie jest wojna przeciwko terrorowi, to jest wojna przeciwko kulturze pewnej. I nie możemy sobie czegoś takiego wygrać. No to dostałem gniewne telefony jego doradcy z Białego Domu. Mnie to nic nie kosztowało, ale ja znam takich ludzi, którzy dali na jego kampanię wyborczą bardzo dużo pieniędzy. I znam takich ludzi, z którymi się przyjaźnią. I tak działa Ameryka. Polonia nie ma pojęcia, dlatego że mają też o sobie bardzo kiepskie niemanie. Nie mają szacunku. Do siebie sami. Dzwonił do mnie jeden Polonus, który nas gdzieś tam wypracał, nam wysyła mniej więcej na rok z 15 tysięcy dolarów. Bardzo świetny facet, jest real estate, to znaczy nieruchomości. I on do mnie mówi, o kurczę, ale fajnie, widziałem twoje zdjęcie z tym wyglądem, no teraz za karę. Mówię, a gdybym tak ja mógł iść, no każdy może iść do tego wyglądu, to trzeba zrobić. Jak to? A mówię, no to daj mi sobie social security number, kogo przeprowadzasz? Jak cudzoziemcy, to będzie trochę dłużej, ale... A mówię, ale jak ci to załatwiasz? Mówię, ja nie wiem, nasza biurka to załatwia, ciągle, że studentów bierze. To tam się podaje jakieś biurkę, ta biurka sprawdza, inna biurka wpuszcza i się idzie do Białego Domu. Ja ci nie mogę zagwarantować, to ja się nie znam z Obamą, że Obama będzie cię przywita. Ten poprzedni, jakby był, to on był mój facet. Naprawdę, wydaje się, chodzi o takie nieformalne rzeczy i on na pewno by ci powiedział cześć, jakby był. Co? Czy przesadzasz? Ja mówię, przecież wybrałeś prezydenta, albo jesteś głosu oddany, prawda? Czyli jesteś elektoratem. Biały Dom nie jest prezydenta, tylko to jest narodu amerykańskiego. Co, jak chcesz zobaczyć, to kto ci ma na pewno? Co to są wiedzy? Mój Boże, co to w ogóle za... A oni tego nie rozumieją. I to są również dzieci urodzone w Stanach. To jest taka mentalność. Nie rozumieją, że Ameryka jest nasza. Tak samo jak tutaj bardzo często państwo, którzy gada w różnych miejscach, mówią, o, nie wolę na nic trudno. Jak to nie? Sławek Tęckiewicz ostatnio siedział przy mnie, bo z moich dzieci, bo jak czasy, kiedy zacząłem tutaj przyjeżdżać, tu uczorzono Sycinian dzieci, pamiętacie to też, Frondę i takich innych. Sławek mówił do ludzi, którzy powiedzieli, że nic nie można zrobić tak. Naprawdę? A kiedy pan ostatni raz był na spotkaniu poselskim Platformy Obywatelskiej? Czy pan jest wyborcą? Może pan nie krzyczy. Ale co to tam? Oni się źle poczują. Prawda? Wojna psychologiczna, kochani. Oni przecież wszyscy, czy PiS, czy ktokolwiek, są waszymi służącymi, to się nazywa public service. Jak mi się coś nie podoba, to idę, piszę list do swojego kongresmena, on mi na to odpowiada. I wcale nie udaje, bo wie, że wyleci, jak zdenerwuje ludzi. I tak ma być tutaj. Tak było przecież za demokracji szlacheckiej. Andrzej Stój Makamisko opisał to wszystko świetnie. Była odpowiedzialna. Okej, teraz dlaczego to mówię Saks? A teraz polityka versus finansjera, jakie plany? I komisja trójstronna, ponieważ musimy uciekać z nowej kultury, gdzie będzie.
szczegółowo od Komisji Dozbrojnej, ale powiem tak. Finansjera jest niesamowicie pluralistyczna. W Ameryce obowiązuje coś, co się nazywa policentryzm. Policentryzm to znaczy, jest wiele ośrodków. Na przykład w Teksasie jest środowisko miliarderów, którzy wcale tak nie myślą, bo są robotą 7 lat. Miliarderzy w Hollywood czy miliarderzy w Nowym Jorku. Poza tym nawet miliarderzy w Hollywood są skłóceni. Nie znaczy, że wszyscy są lewakami. Nawet jak są lewakami, to może być, mogą mieć jakieś problemy charakterologiczne, się kłócą i jeden drugiego będzie podcinać ze względów prestiżowych. Proszę nie patrzeć na finansjery czy na bardzo zamożnych ludzi jako na monolit. Dam Państwu jeden tylko przykład, a może dwa. Rupert Murdoch nie ma nic przeciwko temu, że Polacy są błagami. Wiem, bo moja druga żona była w szkole z jego synem. A oprócz tego on mieszka w Belek przy mojej rodzinie. Moja rodzina to jest żona, mojego kuzyna, żony rodziny, to są Żydzi sefardyjscy, nazywają się Zyłka, i są chyba tam 16 na liście najbogatszych ludzi świata. Rupert Murdoch wydał dziesiątki, jeżeli nie setki miliony dolarów na projekty charytatywne faceta, który się nazywał Karol Wojtyma. Paweł II prosił. Jemu nie przeszkadza, że ktoś jest na to rynku, a wprost przeciwnie, uważa, że lepiej rynek się kręci, lepiej media idą, jak jest rozmaitość. Odwrotnością Murdocha w tej chwili wśród transnacjonalistów, jeżeli chciałbym, jest spadkobierca takiego agenta sowieckiego, który się nazywa Arnold Hammer, a ten agent się nazywa globalizmem George Soros. Jemu przeszkadza, że pani ma jakąkolwiek no naprawdę jest niezadowolony, że wszyscy się nie możemy legalnie na to zrobić. To jest zupełnie inna bajka. To jest kontrast. Robert Murdoch, takimi ludźmi jak Sir Jim Goldsmith, już nie żyje, zakładał prywatną agencję wywiadu przeciwko komu, która robiła takie rzeczy, zakładał w tym sensie, że wyłożył pieniądze, a jej szefem był Brian Crozier. I Leo Lawrence, czyli pod chorążą generała Defa. I oni robili takie rzeczy, o jakie się nie śniło CIA, bo oni mogli to wszystko robić na zdrowie nielegalnie. Rozumiem pan? Są rozmaici z tej generacji. Zależy, kto jest kto. Na przykład, w tej chwili jeden z moich przyjaciół, drugi najlepszy przyjaciel ze studiów doktoranckich, on ma MBA i MIA, to znaczy ma podwójny stopień naukowy przedsiębiorczości i stosunkach międzynarodowych. Nazywa się Brad Osher. Niedawno był w Deutsche Bank. Teraz go sprowadzili jako partnera do Goldman Sachs. Dlatego, że Goldman Sachs znowu coś ukradł, jakaś jest nowa awantura, więc ściągnęli kogoś nowego, żeby coś dopomóc. Ja nie wiem, co Brad zrobi, dlatego, że Brad się specjalizuje w metalach kopalnych i hutach. Na przykład naciągnąłem jego. Znaczy, on, gadaliśmy, jak tutaj komuna się nie wysypała i naciągnąłem jego, właściwie on mnie naciągnął, żebyśmy pogadali z jego przyjaciółmi z Włoch i ci przyjaciele kupili hutę Warszawa do Lukini, tak. Tak to ja to sushi dostałem. Ten bilet teraz kupili do Polski. Rozumie pani, czyli rozmaici są. Ja wiem, że ludzie normalni, którzy nie mają dostępu do tego poziomu, są często przestraszeni, bowiem w tym środowisku nadaje takt, a szczególnie przez mnie jest najważniejsze, Soros i jego patologię. I się trzeba bać, dlatego że wielu z nich, jak również ekspertów od spraw międzynarodowych, uważa, że należy zlikwidować jako przeszkadzające małe i średnie państwa i mieć jakiś rząd globalny. A rząd globalny, jak udowodnił niezbitny numer prawa amerykańskiej politologii, Kenneth Waltz oznacza globalną autonomię, bo każdy będzie chciał zdobyć pozycję, żeby wszystkich organizować w imię pokoju i miłości. Natomiast jest bardzo wiele niewątpliwych środowisk, nie tylko wśród ekspertów, ale wśród tych transkontynentalistów, którzy myślą, że żeby był wieczny pokój i cudownie, żeby było, trzeba wszystkich za bardzo złapać, żeby rząd się to.
Stąd reakcję pana, że komisja specjalna, co oni kombinują? No kombinują, oni by chcieli to zrobić, ale inni by nie chcieli tego zrobić. Równie potężny sir Jimmy Goldsmith, który już nie żyje, bardzo dużo pieniędzy wydał na to, żeby Wielka Brytania była Wielką Brytanią. I nic jego żydowskie korzenie z tej strony nie miało. Po prostu są tacy ludzie. W zależności od tego, co mu się podoba. Proszę pamiętać, że nawet finansjera nie maszeruje jak armia pruska. Oni są rozmaite, sprzeczne interesy. No to będę z Wielkowie byli też mam Christian Wielkowie. To Royal Council, bo jak przyszły na mnie donosy ze strony tolerancyjnej, szczególnie profesora Grosza, że jestem faszystą i antysemitą, to prezes tego też naznaczony przez prezydenta powiedział, ale ja znam Marka Rodziny z Teksasu. Jestem niedotykany. Chronię tych wielkich. Dziękuję bardzo, ponieważ tutaj już wydawca przypomina o kolejnym spotkaniu. Ja ogromnie przepraszam tych z Państwa, którzy chcieli zadać pytanie i proszę, żebyście Państwo zadali je już osobiście, podchodząc do autora.